Kilkanaście śmigłowców idzie do zwrotu. Norwegia zrywa kontrakt. Norwegia zwraca śmigłowce NH90. Kraj chce również odzyskać wydane pieniądze. Norwegia zerwała kontrakt z firmą NH Industries i zwróci 13 dostarczonych do tej pory śmigłowców NH90. Minister obrony kraju przyznał, że maszyny są zbyt zawodne, a opóźnienia w dostawach sięgają kilkunastu lat. Norwegowie oczekują zwrotu zapłaconych 5 miliardów koron, ponad 2,2 miliardów złotych. Norwegia podpisała umowę z europejską firmą NH Industries z siedzibą we Francji w 2001 roku. Kontrakt zakładał dostarczenie 14 śmigłowców w wariancie pełnej zdolności operacyjnej do 2008 roku. Nie udało się go zrealizować. Do tej pory Norwegowie otrzymali 13 maszyn, z czego 8 było w pełnej konfiguracji. Termin oddania ostatniego śmigłowca przesuwano wielokrotnie. Z ostatnich informacji portalu fichtglobal.com wynika, że zostanie on dostarczony najwcześniej po 2024 roku. 20 lat od podpisania kontraktu. Wciąż nie ma śmigłowców. Ogłaszając decyzję o zerwaniu umowy, minister obrony Norwegii Bjørnar Ildram przyznał, że niezależnie od godzin prac techników i domawianych części, NH90 nigdy nie spełnią wymagań norweskich sił powietrznych. Przedstawiciele rządu informowali, że śmigłowce mogły latać średnio 700 godzin rocznie zamiast zakładanych 3900. Z kolei zastosowane w maszynach technologie stały się przestarzałe, a NH nie było w stanie znaleźć dla nich zamienników. Dyrektor generalny norweskiej agencji materiałów obronnych Grojare przyznał, że po ponad 20 latach od podpisania umowy Norwegia wciąż nie ma śmigłowców zdolnych do wykonywania misji, a NH nie jest w stanie przedstawić realistycznego rozwiązania sytuacji. Oświadczenie firmy. Brak podstaw prawnych. NH Industries przyznało w oświadczeniu, że jest bardzo rozczarowane decyzją norweskiego rządu. Firma uważa wypowiedzenie umowy za prawnie bezpodstawne, dodano w komunikacie cytowanym przez agencję Reutersa. Według konsorcjum Norwegia nie chciała omówić nowej propozycji dotyczącej poprawy dostępności NH90 w Norwegii lub spełnienia specyficznych norweskich wymagań. Dodano, że 14. NH90 jest gotowy do akceptacji.